Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem dość kontrowersyjnym, ale chciałam przedstawić swój punkt widzenia, a chodzi mi o cesarskie cięcie. Stwierdziłam, że nagram taki film, ponieważ ja w momencie wyboru, kiedy jakby podejmowałam decyzję, w jaki sposób chcę urodzić swoją córkę, napotkałam się na tyle różnych przeszkód, tyle różnych opinii, najczęściej właśnie negatywnych, związanych z cesarskim cięciem, że stwierdziłam, że może rozwieję niektórym z Was pewne wątpliwości, bo powiem szczerze, że w internecie można spotkać taką masę różnych informacji, a w moim przypadku większość z nich była błędna. Ja opieram się oczywiście na swoich przemyśleniach i na tym, co sama przeżyłam. Jednocześnie też muszę zaznaczyć, że moja cesarka odbyła się w Niemczech. Nie wiem, jak to wszystko wygląda w Polsce bądź w innych krajach. I nie wiem też, jak to wygląda w innych szpitalach, przy współpracy z innymi lekarzami. To wszystko, co teraz powiem, jest związane głównie ze mną. Jest to moja opinia i jakby no moje doświadczenia. No a właśnie, no zaczynając, wiele osób się zastanawia, dlaczego ja podjęłam taką, a nie inną decyzję. Prawda jest taka, że żyjemy w takich czasach, kiedy mamy możliwość wyboru. I jeżeli mamy taką możliwość, to dlaczego z tego nie skorzystać? Jeżeli jako kobieta nie czujesz się na siłach i wiesz, że nie podołasz, a nie ukrywajmy, poród naturalny to jest coś ciężkiego, trudnego, coś, co wymaga od nas pewnego wysiłku i fizycznego, i psychicznego. I jeżeli ja wiedziałam, że dla mnie to będzie ciężkie do przejścia i że mogę nie dać sobie z tym rady, to dlaczego miałam w to brnąć? I wybrałam w tym momencie też cesarskie cięcie. U mnie były też, może nie tyle, co jakieś... nie wiem, przeciwwskazania lekarskie, co takie jakby moje wewnętrzne obawy, które były związane z wcześniejszymi chorobami i operacjami, że możliwe, że właśnie podczas porodu naturalnego coś się wydarzy, co może spowodować jakieś duże powikłania. I o czym warto pamiętać? Bardzo często jest tak, o tym też usłyszałam w internecie, że mówi się głównie o jakichś powikłaniach po cesarskim cięciu, ale prawda jest taka, że przy porodzie naturalnym tych powikłań może być równie wiele, a nawet i więcej, tylko że o tym się po prostu nie wspomina. Ja kiedyś usłyszałam coś bardzo fajnego, nie powiem, że od lekarza, ale w każdym bądź razie powiedziano mi, że cesarskie cięcie jest jakby negowane, że ta decyzja jest negowana przez lekarzy, pielęgniarki, położne w szpitalach, między innymi dlatego, że jakby do cesarskiego cięcia potrzebna jest większa ilość osób, jest to zabieg operacyjny i jest to po prostu też bardziej wymagające jakby dla szpitala, bardziej absorbujące. A poród naturalny jakby przebiega zupełnie inaczej i lekarze się tego aż tak nie boją, jak właśnie tych porodów tego cesarskiego cięcia. Ja nie wiem, jak jest naprawdę, ale patrząc z perspektywy tego, jak ja leżałam już na tym łóżku, ile osób koło mnie było, ile osób było w to zaangażowanych, to powiem szczerze, że chyba troszkę wierzę w tą teorię. W każdym bądź razie, wracając do tego, że podjęłam taką decyzję, powiem Wam szczerze i będę dzisiaj to powtarzać po prostu cały czas, ale ja kiedy podjęłam taką decyzję i powiedziałam o tym swoim znajomym, rodzinie i w ogóle różnym osobom, to usłyszałam, że po pierwsze jest to pójście na łatwiznę. Nie uważam, że było to pójście na łatwiznę, ale o tym później. A po drugie, że kobiety rodziły naturalnie i tak powinno być i że to jest jakby... naturalna kolej rzeczy, że kobieta rodzi naturalnie. Szczerze, dla mnie mnie takie argumenty nie przekonują. Kiedyś chodzono, że tak powiem, pieszo, później jeżdżono konno. Dlaczego te osoby, które teraz jeżdżą samochodem, nie jeżdżą konno? No, przecież kiedyś tak było, więc... No, są to argumenty, które kompletnie do mnie nie trafiały, tym bardziej, że to był jakby mój poród,
I te wszystkie osoby, które dawały mi rady, no one nie były ze mną, nie trzymały mnie za rękę, więc bardzo łatwo jest udzielać komuś rad, ale wydaje mi się, że w takim momencie, jeśli chodzi o podejmowanie takiej decyzji, nie powinno się nikomu radzić. Można powiedzieć coś w stylu, że ja rodziłam tak i tak i tak to u mnie przebiegało, ale komentowanie jakby decyzji takiej, że kobieta chce urodzić swoje dziecko przez cesarskie cięcie, że to jest głupota, że to jest nienaturalne, że to jest pójście na łatwiznę, no dla mnie to jest, no to jest po prostu niefajne i takich rzeczy nie powinno się robić, tym bardziej, że u mnie spowodowało to ogromne jakby takie wyrzuty sumienia, ja później zmieniałam 1000 razy zdanie, chodziłam zestresowana, jeszcze przed całym tym porodem 100 razy się po prostu zastanawiałam, czy dobrze robię. No, był to okropny okres dla mnie, bo gdzieś tam z tyłu głowy byłam przekonana, że ja chcę właśnie, żeby to tak wyglądało. A z drugiej strony miałam gdzieś takie poczucie, że Boże, robię coś złego. Ale tak naprawdę no nie robiłam nic złego, bo nie robię nic złego. Ale no wiecie, jakby opinia innych ludzi na mnie wpłynęła. No i właśnie, opieka okołoporodowa w Niemczech wygląda też tak, że mój lekarz ginekolog, ja mam mój pierwszy lekarz ginekolog niespecjalnie mi pomógł, dlatego ja zmieniłam ginekologa w czasie ciąży, ale mój drugi lekarz ginekolog, kobieta, stwierdziła, że jest to moja decyzja, ona mnie w zupełności zrozumiała i jakby nie namawiała mnie do zmiany decyzji. Przy czym, kiedy wybrałam już szpital i pojechałam do szpitala i miałam chyba 2 albo 3 takie spotkania przed tym cesarskim cięciem, gdzie były też robione badania i była rozmowa z anestezjologiem, to cały czas właśnie położna, pielęgniarki, wszyscy namawiali mnie do tego, żebym rodziła naturalnie. I jakby nikt nie brał pod uwagę mojego punktu widzenia, a w momencie, kiedy mówiłam, że ja się po prostu boję, że ja wiem, że nie podołam, że ja jestem taką osobą, która po prostu w momencie, kiedy mnie coś zaboli, ja rzucam wszystko i się poddaję. I byłby to problem i dla mnie, i dla tych wszystkich położnych. No powiedzmy sobie szczerze, to, że ktoś się boi bólu, boi się tego, że nie da sobie rady psychicznie, że się tam po prostu rozłoży i ten, no jesteśmy ludźmi, tak? To nie jest nic złego. I w momencie, kiedy ja tam chodziłam na te spotkania z tego szpitala, no bo musiałam jakby to odhaczyć, strasznie mnie to denerwowało, bo cały czas jakby opowiadano mi o tym, co się może wydarzyć podczas tego cesarskiego cięcia i po, i w ogóle, że dziecko tak, że dziecko nijak, że może się urodzić takie i owakie, ale nikt cały czas nie mówił o tym, jak wiele powikłań jest po porodach naturalnych lub w czasie porodu naturalnego, gdzie no jest ich równie wiele. Więc myślę, że o tym też się powinno mówić i przyszłe mamy też powinny to wiedzieć. Ja nie będę tutaj się rozwodzić na ten temat, bo to, co ja przeczytałam, to jest moje i każdy powinien znaleźć swoje źródła i z tych źródeł czerpać wiedzę. W każdym bądź razie takie jakby to powiedzieć, demonizowanie cesarskiego cięcia jest po prostu złe. Ale teraz z drugiej strony, już pomijając to, że w szpitalu mi odradzano, że odradzały mi znajome koleżanki i w ogóle różne osoby, to prawda też jest taka, że ja, i to był mój błąd, ja przed porodem zapisałam się na jakieś tam grupy dla mam na Facebooku i naczytałam się o cesarskim cięciu, że jest to pikuś, po prostu. Robią ci to w 15 minut, nic nie czujesz, jeżeli jest to robione w znieczuleniu zewnątrzoponowym, a nie w narkozie, że po prostu dostajesz to dziecko, jesteś cała happy i w ogóle wszystko jest fajnie, pięknie. No nie, u mnie wyglądało to inaczej, dlatego ja też nie miałam świadomości, z czym wiąże się cesarskie cięcie. Bo prawda jest taka, że... Jezu, sorry, że ja w ogóle cały czas uciekam wzrokiem. Prawda jest taka, że mnie to okropnie bolało. Znieczulenie zewnątrzoponowe. U mnie to były 4 zastrzyki. I były one bolesne. Nie dość, że jesteś w ciąży z dużym brzuchem, jesteś taka obolała, ociężała, oni cię wyginają do przodu. W taki jakby łuk mnie trzymały 2 pielęgniarki, bo jakby nie mogłam się tak wygiąć. I dostajesz taki naprawdę bolesny zastrzyk. Znaczy inaczej, bolesny dla mnie, bo ja czytałam, że niektóre kobiety w ogóle tego nie czuły. Ja czułam
i ja wolałabym, żeby mi ktoś wtedy też napisał, że to może boleć. Każdy ma inny próg bólu. Nie bolało. No i później ogólnie w czasie samej cesarki nie trwało to u mnie pół godziny czy 15 minut, a ja byłam na sali operacyjnej ponad godzinę. Tak, dużo ponad godzinę. Co prawda nie byłam sama, bo moja córka urodziła się jeszcze przed całym COVID-em i mógł być ze mną mój partner. Nie widziałam niczego, bo oczywiście była taka kozetka. W każdym razie bolało mnie, odczuwałam dyskomfort, nie czułam jakby przecięcia i takich rzeczy, no w ogóle jak rozcinanie skóry, czy jakby otwieranie tych jam brzusznych, ale to gmeranie i takie różne rzeczy, ja to czułam. No i tak samo jak już wyciągnięto Emilię, moją córkę, podano mi ją, chwilę, że tak powiem, parę sekund tam ze sobą byłyśmy, zabrano ją i doszło do jakby do oczyszczania tego brzucha, to też czułam. I w ogóle samo wypychanie Emilii na dół też czułam, też było to bolesne i to dla mnie było na tyle bolesne, że poprosiłam pielęgniarkę o to, żeby podała mi jakąś miseczkę, bo miałam wrażenie, że zwymiotuję. Byłam na czczo, żołądek był pusty, do tego ten ból, leki przeciwbólowe, które w zasadzie nie za bardzo działały. No, było to dla mnie bolesne. Ja płakałam, krzyczałam. No, pamiętam, że było strasznie i powiem szczerze, że nie pamiętam za wiele z tego momentu, jak podano mi Emilię. No, nie jest mi z tym fajnie, bo byłam, nastawiałam się na coś zupełnie innego, a to był taki stres, taki ból, takie przeżycie dla mnie, że no nie pamiętam. Pamiętam tylko moment, że mi ją podano, a cała reszta mi się rozmywa, bo ja się po prostu tak źle czułam, tak okropnie czułam. W każdym bądź razie, jak już zakończono i ja miałam moment taki, żeby odetchnąć, byłam już zszyta, przeniesiono mnie na inne łóżko i już jechałam do swojej sali, to już czułam się w miarę okej. No i przywieziono mnie do sali, mój partner już tam z Emilią był, trzymał ją na rękach pod taką lampą do nagrzewania dzieci i... No i już było okej. Okay. Powiem szczerze, że tylko ta pierwsza noc po cesarskim cięciu była naprawdę okropna. Ja poprosiłam, żeby Emilię zabrano do pokoju pielęgniarek położnych i ja po prostu dostałam masę różnych leków przeciwbólowych, bo tak źle się czułam, tak strasznie bolał mnie brzuch. Cieszę się, że ja byłam w sali sama, bo tak jak ja jęczałam, nie dałam rady zasnąć. No było, naprawdę było źle. Porównanie jakichś tam bólów miesiączkowych czy coś takiego, to jest totalnie pikuś do tego, co ja wtedy przeżyłam, ale z kolei już każdy kolejny dzień, każda kolejna noc przyszło mi całkiem łatwo i na drugi dzień, jak zostałam już spionizowana, to byłam w stanie już praktycznie wszystko przy Emi zrobić, co prawda zajmowało mi to ogromnie dużo czasu, no ale byłam w stanie to zrobić. No i wyszłam w zasadzie ze szpitala po 3 dobach, powinnam leżeć 4, ale wyszłam chyba po 3, tak, po 3. I w domu już też byłam w stanie sama funkcjonować, co prawda cały czas wszystko szło mi bardzo wolno, ociężale, ale myślę, że w domu doszłam do siebie szybciej niż w szpitalu. I co też warto zaznaczyć, to, że ja miałam położną. Położną już sobie, że tak powiem, załatwiłam w czasie ciąży, chyba około 20 tygodnia, jakoś tak. I ta położna przychodziła 2 albo 3 razy w tygodniu przez te pierwsze, chyba przez ten okres pierwszych 2 tygodni. Później już coraz rzadziej i w momencie chyba 2 miesiąca życia Emi czy 3 po prostu się tak rozstałyśmy. W każdym razie bardzo nam pomogła, sprawdzała moją ranę. No była to ogromna pomoc dla mnie. I co tutaj jeszcze warto zaznaczyć przy cesarskim cięciu? Ja w szpitalu miałam ogromny problem z laktacją i bardzo szybko się poddałam. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony nie. O tym chyba nagram zupełnie inny film. W każdym razie, co usłyszałam od wielu osób, to, że laktacja mogła się właśnie u mnie jakby zatrzymać i nie rozkręcić przez to, że miałam cesarskie cięcie. No i moja pani doktor i moja ginekolog i właśnie
pani doktor w szpitalu, ginekolog, uświadomiły mnie, że to tak nie działa, że są to jakieś zabobony, że organizm kobiety jakby bardzo szybko się dostosowuje do danej sytuacji. Ja też trochę się poddałam, bo właśnie ta opieka okołoporodowa w tym szpitalu, gdzie ja byłam, nie zapewniła mi dość takiego wsparcia, takiej pomocy przy rozkręceniu tej laktacji. Ja szczerze mówiąc wcześniej też nie bardzo się tym interesowałam i o ile wiedziałam, z czym może się wiązać opieka nad dzieckiem, cesarka i w ogóle wszystko inne, myślałam, że wiedziałam, a nie wiedziałam, tak o laktacji wiedziałam niewiele i po prostu bardzo szybko się poddałam. Jak 3 dni nie szło, to stwierdziłam, że zatrzymujemy tą zabawę i nie bawimy się w to dalej. No więc tak to wyglądało. I ogólnie podsumowując, ja bardzo szybko doszłam do siebie po całej tej cesarce, ale niesmak pozostał. I teraz kwestia tego, czy kolejny raz, gdybym teraz była w ciąży, czy bym kolejny raz chciała rodzić przez cesarskie cięcie. No i odpowiedź brzmi tak, tylko że teraz byłoby to zupełnie inaczej, bo ja wiem, na co mam się pisać. Wiem, jak rozmawiać z anestezjologiem, wiem, jaki szpital bym wybrała, bo nie wybrałabym już tego, wybrałabym zupełnie inny szpital. No i ogólnie wiem, z czym to się wszystko wiąże, bo ja tam poszłam na takim luzie, że później jakby spadł na mnie taki kamień milowy, który mnie tak przycisnął do ziemi, zostałam po prostu sprowadzona do parteru, więc myślę, że trzeba się nastawiać troszkę inaczej, jeśli chodzi o cesarskie cięcie i trzeba też wiedzieć, że to nie jest takie proste, jak się wydaje, że to nie jest tak, że kobieta się kładzie na łóżku, znieczulają ją, ona totalnie nic nie czuje. Może większość kobiet tak ma, ja też tam słyszałam od jakiejś znajomej, że ona po prostu totalnie nic nie czuła, leżała. No może u mnie to znieczulenie jakby nie poszło tak, jak powinno. W każdym bądź razie wolałabym znać różne opinie, różne strony, ale najczęściej to jest tak, że te kobiety, które naprawdę coś bolało czy coś takiego, boją się o tym mówić, bo wyjdzie, że nie wiem, że jestem, za przeproszeniem, boi pupa czy coś takiego, a stwierdzam, że no nie, to tak nie jest, po prostu może nas coś boleć, możemy się czegoś bać i warto też o tym mówić. Ja bardzo żałuję, że wcześniej nie spotkałam się z takim filmem, jaki teraz nagrywam, bo no po prostu miałabym troszkę inne spojrzenie na to. I może bym dłużej o tym wszystkim myślała, na pewno nie zmieniłabym zdania, ale nie szłabym do szpitala na takim luzie, tylko nastawiłabym się trochę inaczej psychicznie i to też bardzo dużo daje. No właśnie, i to by było na tyle chyba. Jeśli w ogóle chodzi o cesarkę jako później, o gojenie się ran i o takie rzeczy, to nie będę o tym za dużo wspominać ze względu na to, że każda z nas jest inna, ale dla mnie bardzo ważne było to, żeby tą położną mieć, bo ile ona mi bardzo pomogła przy Emi i bardzo wiele się od niej nauczyłam, tak też bardzo pomogło mi to, że ona sprawdza tą moją ranę, że ona mi opowiada, co mogę robić, czego nie, na co mam uważać, kiedy się mogę wykąpać, jak, w czym i w ogóle, bo to są niby takie absurdalne rzeczy. Ale w momencie, kiedy jesteś po takiej operacji, wracasz do domu, masz maluszka, boisz się tego maluszka, w ogóle zapominasz totalnie o sobie. I taka osoba, która ci mówi, co masz ze sobą zrobić, żeby było ok, bo nie ukrywajmy, dopóki mama nie dojdzie ze sobą do ładu, ta opieka będzie trochę gorsza, mniej efektywna. A dopiero w momencie, kiedy mama jest szczęśliwa, zadowolona, w pełni sił, wtedy to wszystko idzie jakby łatwiej. Łatwiej jest się temu maluszkowi też jakby, nie wiem jak to nawet nazwać, no po prostu temu dziecku też będzie łatwiej, bo mama będzie szczęśliwa, będzie spokojna, nie będzie obolała. Więc zadbajmy o siebie po tej cesarce, jeżeli będziecie ją przechodzić. Zadbajcie. No i myślę, że to na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Nie wiem, co ja bym tu mogła jeszcze dodać. No, najważniejsze powiedziałam, że cesarka to był mój wybór i nie było tutaj żadnych wskazań, przeciwwskazań, nic takiego. Ja po prostu chciałam i
dla mnie też jest bardzo ważne, że jeżeli podejmujecie taką decyzję, nie słuchajcie tego, że jesteście gorszymi mamami, że nie wiem, że poszłyście na łatwiznę, czy coś takiego, bo to tak nie działa. To, jakim jesteście mamami, dopiero jakby zweryfikuje życie i to, jak będziecie się opiekować tym dzieckiem. A to, w jaki sposób wy je urodzicie, czy jak ja kiedyś usłyszałam, wydalicie, to jest naprawdę wasza sprawa. Nikt wam w tym nie pomoże. No nie wiem, nie warto się po prostu czymś takim przejmować. Ja wiem, jak mi to wjechało na głowę, ja wiem, jak ja się z tym strasznie czułam, że jestem po prostu, w pewnym momencie czułam, że jestem i że mogę być gorszą mamą, ale teraz patrząc z perspektywy czasu, wydaje mi się, że decyzje, jakie podejmuję teraz, to one weryfikują to, czy jestem dobrą mamą, a nie to, w jaki sposób moje dziecko się urodziło. No a Emilia jest zdrowa. Co prawda były jakieś problemy, o czym też muszę wspomnieć. Były problemy, bo Emilia nie mogła przekręcić główki na prawą stronę, ale 3 wizyty u osteopaty pomogły nam wyjść z tego problemu i wszystko już totalnie, wszystko jest z Emilią ok. Przy czym osteopata też powiedział, że to jest bardzo częste, nawet w momencie, kiedy dzieci się rodzą drogą naturalną, więc nie ma czegoś takiego, że to się na pewno by nie wydarzyło, gdyby Emilia się urodziła naturalnie, bo mogłoby się wydarzyć. Po prostu. Warto o takich rzeczach pamiętać. W każdym razie, ja Wam życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. No i chyba będę tutaj coraz częściej, bo stwierdziłam, że się przemogę. Jak komuś to nie odpowiada, to trudna jego sprawa, a ja mam trochę rzeczy do przekazania. Jeżeli treści będą dla Was ciekawe, to oczywiście łapka w górę i do zobaczenia.